Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Subnautica. Wracamy z kolejnym odcinkiem, tak jak zapowiedziałem, w dzisiejszym odcinku będziemy craftować. Ostatnimi czasy zebraliśmy sobie fragment czegoś, co nazywa się Seamoth. Nasz analizator stworzył dla nas projekt. Do stworzenia Seamoth, czyli ćmy mórz, potrzebuje w tym momencie oczywiście projekt, tytan, ogniwa, szkło oraz miedź. Brakuje mi ogniwa oraz brakuje mi niestety szkła. Zaglądnijmy do fabrykatora. Nie jestem jak na razie w stanie wykraftować szkła. O ile dobrze pamiętam, ogniwo znajduje się tutaj. Do ogniwa potrzebujemy baterii oraz silikonu. Do baterii potrzebujemy w tym momencie grzybów. Okej, spokojnie będę w stanie zdobyć grzyby. Jednocześnie potrzebuję kwarcu, aby stworzyć sobie szkło. Mamy wystarczająco. Nie pamiętam, czy potrzebowałem dwie baterie. Dwa kawałki szkła, jedno ogniwo. Niestety, żeby stworzyć jedno ogniwo, potrzebuję dwie baterie. Okej, co potrzebujemy? Generalnie tonę silikonu oraz trochę miedzi. Wydaje mi się, że ja wyczyszczę sobie mój inwentarz, wybierzemy się na małe polowanie. Dobra, wydaje mi się, że nie mam miejsca w moim schowku, więc prawdopodobnie zrzucę to wszystko tutaj. Tak, zdaję sobie sprawę, jestem strasznym bałaganiarzem. Nie mam jednak innego wyjścia. Wyruszamy na małą wyprawę. Potrzebuję kwarc oraz miedź. Jak zawsze będę starał się trzymać z dala od was. Nie wiem, czy w tym momencie minerały w tej grze odnawiają się. Jeżeli nie, no to już będzie problem. Nie! Nie, powiedziałem, nie! Okej, widzę tutaj coś. Miedź. Niestety tytan. Kwarc w tym momencie możemy zdobywać nocą, jest dużo bardziej widoczny. Czy ja zbliżam się do mojego statku? Teoretycznie mógłbym płynąć w tym kierunku. Zbierać sobie minerały, jednocześnie spróbować dopłynąć do mojego statku. Może uda mi się coś zebrać w jego okolicy, innego niż złom. Wow, a to co? Dobra, zbierzmy kwarc. Ja zaopatrzę się w tlen w tym miejscu. Tlen? Poproszę. I spróbujemy zanurkować sobie w tą dziurę. Rozumiem, że to jest jakaś jaskinia. Robi się strasznie klaustrofobicznie. Wow, nie, 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 nie. Ja chcę kwarc i znikam. Trochę mi się oberwało. Mam nadzieję, że to coś prowadzi na powierzchnię. Okej, więcej kwarcu. Tam znajduje się mój łazik, bądź moja kapsuła. Tutaj znajduje się gdzieś wrak, więc powoli będę sobie zmierzał w tamtym kierunku. Kolejny fragment łodzi podwodnej, który jest mi niepotrzebny. Więcej kwarcu. Tak jak mówiłem, w tym momencie wydaje mi się, że potrzebuję jeszcze trochę miedzi. Może na wszelki wypadek wypłyńmy. W międzyczasie zrobiła nam się noc, więc teoretycznie powinienem być w stanie widzieć kwarc dużo lepiej. Już widzę cztery kawałki. Jeden centralnie pode mną. I tak powiedziałem, wydaje mi się, że w momencie, kiedy będę w stanie wykraftować sobie Seamoth, czyli tą małą łódź podwodną, wybierzemy się na jakąś wyprawę. Następnie będziemy zastanawiać się, co robimy dalej. Teoretycznie mam dwa wyjścia. Mogę wykraftować sobie ogromną łódź podwodną, wydaje mi się, że ona nazywała się Cyklop. W tym momencie wybrać się na jakąś grubszą wyprawę. Albo po prostu zacząć budować moją bazę. Wyjdę jeszcze raz po tlen, ponieważ tutaj robi się cholernie głęboko. Mamy tonę kwarcu, jeden kawałek miedzi. Teoretycznie w tym momencie kwarc nie jest moim priorytetem. Mamy go chyba wystarczająco. Pozostaje
Poszukiwanie miedzi. Okej, jeden kawałek. Jeszcze raz. Niestety tytan. Wygląda na to, że miejsce, gdzie rozbiliśmy się naszym łazikiem, bądź naszą kapsułą. Kiedyś nauczę się mówić kapsuła od razu. Jest na jakiegoś rodzaju mieliźnie, na dużo płytszym terenie. Tutaj jest dużo głębiej. Jednocześnie dużo ciemniej. Nie wiem, czy powinienem obawiać się tego miejsca. Niższe pokłady oczywiście oznaczają innego rodzaju stworzenia. Zbierzmy sobie minerały z tej ściany. Witam. Dobra, zabierzemy i ciebie. Fuck, jestem na 60 metrach. Mam nadzieję, że zdążę wypłynąć. 20. 15. Okej, mało brakowało. Nie wiem, co stanie się, jeżeli zginę w tej grze. Nie chcę próbować. Schodzę po resztę minerałów w tym miejscu. Ta ściana generalnie jest bardzo bogata w minerały. Nie wiem, skąd wzięła się ta muzyka, ale okej. Przysiągłbym, że jeszcze coś widziałem. Okej, jeden tutaj. Kilka tam. Wydaje mi się, że tyle miedzi spokojnie nam wystarczy. Serio? Pełny inwentarz? Dobra, wywalmy coś. Na przykład to nie jest mi potrzebny kawałek tej ćmy, czyli łodzi podwodnej, ponieważ mam już w tym momencie łódź podwodną. Okej, wychodźmy na powierzchnię. Fuck! Zapomniałem po raz kolejny. Istnieje opcja, że nie zdążę. 20 metrów? 15? Okej, obrywam obrażenia w tym momencie z głodu. Jakieś grzyby w okolicy? Dobra, robi się tragicznie. Wyrzućmy koralowce, zbierajmy grzyby, zjedzmy je od razu. Gra jest cholernie brutalna. W momencie, kiedy jesteśmy głodni, praktycznie od razu zaczynamy ginąć. W przeciągu kilku minut praktycznie zagłodziłbym się na śmierć. Wydaje mi się, że zrobimy sobie mały posiłek na dnie oceanu. Wydaje mi się, że coś tutaj wyrzuciłem, żeby zebrać te grzyby. Tyle minerałów, tyle miejsc do zbadania. Ja jednak muszę jak na razie załatwić sprawę mojego głodu. Wydaje mi się, że wyjdziemy sobie w okolice mojego łazika. Nie, nie jest to łazik, jest to kapsuła ratunkowa. Zrzucimy cały ten sprzęt do kapsuły. Następnie załatwimy sprawę głodu oraz wody. Całe to kraftowanie to jest cholernie długi interes. Zbieranie minerałów, kraftowanie, jednocześnie nie zagłodzenie się na śmierć. Czy mogę po prostu moje minerały zrzucić sobie tutaj? One raczej nigdzie nie spadną. To jest w miarę płytko. Mam nadzieję, że woda ich nigdzie nie zabierze. Wyrzućmy, powiedzmy, to wszystko. Pozostawmy tutaj. W międzyczasie ja zajmę się śniadaniem. Cześć. Zabierzemy i ciebie. Ale dobrze pamiętam, te ryby są w stanie dać mi trochę wody. Więcej grzybów. Teoretycznie mógłbym też zjeść te winorośla bądź inne glony. O ile dobrze pamiętam, one dawały nie tylko wodę, ale również pożywienie. Odsuńmy się od niego.
Dobra, inwentarz. Wszystkie grzyby. Zjedzmy też to. Wypijmy wodę. Dobra, jest lepiej. Zetnijmy jeszcze jedną winorośl, czy innego glona. Okej, słyszę cię gdzieś. Kiedyś będę chciał na to coś zapolować i po prostu to ubić. Jak na razie jednak skupimy się na czymś innym. Nie jestem pewien, jak ogromna jest w tym momencie mapa. Czy na przykład jest ona stworzona tak, prawdziwa planeta, czyli okrągła, że będziemy w stanie płynąć i opłynąć ją wokoło, czy gdzieś się kończy. Tak jak powiedziałem, nie jestem na razie pewien, jak to wszystko wygląda. Dobra, 100% jedzenia. Okej, nie róbmy tego nigdy więcej. Zbierzmy trochę grzybów. Wracajmy po cały mój sprzęt. Dobra, wracamy do kapsuły. Teoretycznie potrzebuję dwa kawałki szkła oraz ogniwo. Szkło. Nie mam więcej kwarcu, serio? Jeszcze jedna bateria. Potrzebujemy silikon oraz szkło, czyli teoretycznie sam kwarc. Mam tutaj gdzieś kwarc, kwarc, kwarc. Nie do końca. Byłem pewien, że miałem więcej kwarcu. Być może pozostawiłem trochę tutaj. Okej, jeszcze jeden kawałek szkła, następnie kawałek silikonu i teoretycznie powinniśmy być w stanie wykraftować sobie łódź. Ogniwo. Dobra, mam wszystko. Klikam. I nie do końca jestem w stanie stworzyć łódź. Zdaje mi, jak w tym momencie stworzyć łódź. Rozumiem, że nie możemy jej wykraftować sobie tutaj, na tej stacji. Czy potrzebuję coś jeszcze? Może zaawansowane? Kompas? Chip? Nie do końca. Może narzędzia? Terraformer, raczej nie. To służy do terraformowania terenu. Konstruktor. Okej, zaczynam rozumieć. Potrzebuję konstruktora, żeby stworzyć pojazd. W takim razie potrzebuję titanium ingot, do którego potrzebuję kolejne 3 kawałki tytanu. To wszystko robi się naprawdę skomplikowane. Dobra, teoretycznie mogę wykraftować konstruktora. Pytanie brzmi, czy wykraftowanie konstruktora nie sprawi, że w tym momencie nie będę miał wystarczająco zasobów do wykraftowania łodzi? Spróbujmy, może rzućmy go gdzieś. Powiedzmy tutaj. Halo? Wow! Wow! Dlaczego to jest takie głośne? Dobra, nie słyszę swoich własnych myśli. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, wykorzystałem część rzeczy do wykraftowania konstruktora. Potrzebujemy kolejne ogniwo oraz chyba trochę tytanu. Tytanu mam raczej dostatek. Problemem może być ogniwo. O ile dobrze pamiętam, do ogniwa potrzebowałem grzyby. Mam kilka, zbierzmy jeszcze kilka.
ponieważ aby stworzyć ogniwo potrzebuję dwie baterie. Baterie to oczywiście grzyby oraz chyba miedź. Pytanie brzmi, czy mam wystarczającą ilość miedzi? To będzie cholernie długi odcinek, jeżeli chodzi o kraftowanie. Dobra, zobaczmy. Bateria? Jedna. Bateria druga. Potrzebuję silikonu. Mamy ogniwo. Naprawdę kiedyś mam nadzieję, że uda mi się nauczyć tego wszystkiego, ponieważ jest tego tona. Co w tym momencie? Czy potrzebuję tylko i wyłącznie tytan? Potrzebne mi są trzy kawałki tytanu, co nie powinno być problemem. Dobra, mamy tytan, mamy ogniwo, wracajmy na zewnątrz, spróbujmy wykraftować sobie łódź, o której mówiłem. Dlaczego to jest tak cholernie głośne? Okej, pojazd Simov. Wydaje mi się, że w przyszłości będę chciał wykraftować sobie również cyklopa, czyli tą większą łódź podwodną. Nie wiem dlaczego ta maszyna jest tak cholernie głośna. W postprodukcji raczej wyciszę wam trochę tą część, skompresuję dźwięk, żeby było to dla was trochę bardziej przyjemne niż dla mnie w tej chwili. Okej, jest nasza jednoosobowa łódź podwodna. Wygląda... Dobra, nie wygląda majestatycznie, ale działa, mam nadzieję. Okej, mamy health naszej łodzi podwodnej, mamy energię. Nie wiem, czy mogę naładować baterię. Wow! Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że popłyniemy sobie pozwiedzać. Będę chciał zahaczyć o te niższe pokłady tuż obok mojego wahadłowca, tuż obok Aurory, ponieważ nie udało mi się zbadać tamtego miejsca. Wydaje mi się, że w przyszłym odcinku będę chciał wykraftować sobie kolejną łódź lub być może spędzimy jeden odcinek tylko i wyłącznie na podróżowaniu po okolicy, oglądaniu tego miejsca, oglądaniu mapy, ponieważ wygląda ona strasznie interesująco. Czy jesteś w stanie zrobić mi krzywdę? Halo? Okej, nie jesteś w stanie zrobić mi praktycznie nic. W takim razie zorientujmy się, gdzie jesteśmy. Dobra, sterowanie tym czymś nie jest moją najmocniejszą stroną. Zobaczmy na powierzchni, gdzie jesteśmy. Wrak jest tutaj, jesteśmy tuż obok wraku. O ile dobrze pamiętam, tutaj było cholernie głęboko. Praktycznie ponad 60 metrów. Tam zaczynało... Słucham? Okej. Rozumiem, że nie mogę zbliżyć się do wraku z powodu radiacji. W takim razie nie zbadamy sobie tej okolicy. Wracamy w tamtą stronę. Jest i część, o której mówiłem. Ta bardzo głęboka część mapy. Jesteśmy praktycznie na 80 metrach. Jak na razie jestem delikatnie zawiedziony, ponieważ myślałem, że spotkam te inne ryby. Okej, ciebie nie widziałem poprzednio. Masz duże zęby, jesteś opancerzony, co trochę mnie martwi. Możesz zrobić mi krzywdę w mojej łodzi? Cześć. Na szczęście nie możesz, ale bardzo byś chciał.
Okej, to może być problem, jeżeli spotkamy go gdzieś poza łodzią. Tak jak powiedziałem, w tym momencie nie jestem pewien, w jaki sposób mógłbym doładować moje baterie. Cześć. Okej, ty też zdecydowanie chciałbyś mnie zjeść. Nabieramy tempa. Dobra, zmierzmy się. Cóż, moi drodzy, na pewno nie chciałbym spotkać któregoś z nich, będąc poza łodzią podwodną. Jesteśmy na, cholera, praktycznie 150 metrach. Ja nie wiem, jaka ta mapa jest duża, jaka głęboka. Co jeszcze możemy tutaj znaleźć? Cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że ja wrócę sobie do mojej kapsuły ratunkowej. Tak, udało mi się to powiedzieć za pierwszym razem, nie jest to łazik. Ponieważ moja bateria spadła do 70%. A ty to co? Dobra, nie wiem co to jest. Wyglądało interesująco. Wracajmy do mojej kapsuły. Wow! Wow! Zdecydowanie chciałbym dowiedzieć się, co to jest. Błagam, nie atakuj. Okej, wydaje mi się, że ta gra ma jeszcze wiele tajemnic. To jest dopiero drugi odcinek. Ja już znajduję tego typu rzeczy. Co będzie, kiedy naprawdę zaczniemy eksplorować mapę? Dobra, moi drodzy, nie wiem co to jest, ale wygląda na pokojowo nastawione. Ja nie będę chciał tego denerwować, ani w żaden sposób atakować. Wracajmy do mojej kapsuły. Zbliża się noc, nie wiem czy to w jakiś sposób zmienia nastawienie kreatur na tej planecie, poinformowała mnie o tym gra, nie wiedzieć czemu. Niemniej jednak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja dotrę sobie do mojej kapsuły, zapiszę grę. Wydaje mi się, że poza odcinkami będę starał się zebrać trochę minerałów. Może wykraftujemy sobie coś innego w przyszłym odcinku. Może trochę pozwiedzamy. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło. I jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!